Lipher 81K, jak widać, 6 ton przy wieży. Taki o, to jest jeden z żurawi na budowie, na której robię. Sterowanie tak samo z pilota, dość nowy, nie widzę naklejki, gdzie jest rocznik. Wiatrowanie bardzo łatwe, po wyłączeniu, wprawieniu w ruch, ta wajcha idzie na dół i ją blokujemy tym czerwonym. I to wszystko. Tamten drugi wiatruje się troszeczkę inaczej na silniku. Żuraw w miarę nowy. Mówię, nie widzę naklejki, który rok, ale takie coś w Polsce też by się przydało, bo to nowsze. Lipher dysponuje w Polsce żurawiami i nowymi, i jakby z odzysku używanymi. W lepszym stanie. Lepszym stanie niż to, co ściągnie się z Niemiec jako złom, nie? Lipher, ten drugi. K53, tu wiatrowanie, rano przychodzimy, cyk, cyk, odpada i możemy pracować. Tu 4,5 tony, ale tu jest tyle potrzebne akurat. Też będziocha. Teraz tak, jak to przyjeżdża? Przyjeżdża HDS z przyczepą, tu gdzie widać otwory, jest tylna część naczepy. Z drugiej strony jest przednia część, która się zahacza na naciągnik. Przyjeżdża, odczepiają to, rozkładają łapy, odczepiają tylną część, odczepiają przednią część, zabierają z sobą, składają to w jedną krótszą przyczepę i wtedy dźwig zostaje, żuraw zostaje tu już na miejscu. Szybko, sprawnie, ale to nie to co Spirings, bo Spirings może przejechać w ciągu godziny trochę dalej. Tu jednak cały dzień to zajmuje, nie? Dzień dobry, 6:30. To, że były ostatnie pytania, to nie znaczy, że zapomniałem. Pytano, na jakim żurawiu pracuję. To jest Lipher K53. Wędka. Jak widać, nie ma kabiny, więc niektórzy, którzy marudzą, że schodzę sobie sam i sam haczę, to jestem pewnie rypnięty. To już może do nich dotarło. To jest raz. Firma MLS chyba. MLS albo MLF. Jakoś tak. Ja nie pamiętam. Taka agencja. Start o 7. Koniec 16:30, 9 godzin. 9 godzin dziennie. Pół godziny przerwy w tym jest, ale oni tu nie liczą przerw. Jak przeżywam rozłąkę? Żona jest wyrozumiała, że tak powiem, ale to musi działać w dwie strony. Zatem zjazdy do Polski też będą, żaden problem. Tylko tu jest, mówię, 1000 km, no i muszę trochę odrobić. Wyrozumiałość żony, no, widzi, że no, trzeba będzie coś zrobić i to na przyszłość gdzieś daje jakieś perspektywy. Bo mówię, musiałbym tu przesiedzieć 15 lat, żeby mieć emeryturę stąd. To razem nam na starość będzie lepiej, a nie, że będziemy musieli się użerać albo jeszcze jedno, drugie ciągnąć i wspomagać. Było pytanie, jak się czuję, gdy jestem, że musiałem wyjechać z własnej winy i zarabiać grosze za granicą. To nie są takie grosze, jak ktoś sobie dobrze policzył, to ja powiedziałem, że 1500 wysyłam. Mogę wysłać, bo zarabia się tu około 2,5, wtedy składki, siatki, plus minus życie jeszcze tutaj, które jest potrzebne i wtedy 1500 można wysłać. To wcale nie jest źle, to wcale nie są gewerby jakieś niemieckie. I inne hałatajstwa według mnie, bo gewerba w Niemczech to też jest jeden wielki jakby taki, jedno wielkie nieporozumienie, bo trochę inaczej powinno być to rozliczane. Owszem, jeżeli macie świeżą firmę,
to może jakieś tam jeszcze ulgi są, ale na dłuższą metę to wcale więcej nie wychodzi. Tak samo jak w Polsce. Odpowiedzialność jest wasza, wszystko na was spada, więc nie jest wcale fajnie. A że ktoś lubi być biznesmenem w jednoosobowej firmie, gdzie powinien być zatrudniony na umowie o pracę, no to już jest jego. Czy z własnej winy? Jeszcze musimy taki temat pociągnąć. Z własnej winy? Dobrze. Moja wina jest taka, że pokazałem to, co jest. Jeżeli by się nikt na ten temat nie odzywał, to dalej by się w Polsce działo tak, jak się dzieje. Czyli nikt by nie wiedział, lub wszyscy wiedzą, tylko nikt tego nie pokazał, jakby na jakiej zasadzie działa polska gospodarka. To, co się dzieje, czyli to, że pracujecie, macie płacone pod stołem, no to wszystko szara strefa, tak zwana. Czy to rokuje na przyszłość, czy to, nie wiem, w dłuższej perspektywie czasu jest dobrze? Nie, nie jest dobrze. Ja rozumiem, że możecie nie lubić rządu tego, owego, tamtego, siamtego czy jeszcze innego, ale przyjrzyjmy się, że gospodarka tu, na przykład Austrii, stoi na dużo lepszym poziomie. Jakoś tutaj mam umowę o pracę, a w Polsce jest zleceniówka, no i klepiecie biedę, nie? Jak zwykle. I mówicie o tym wszędzie, że jest tak biednie, że jesteśmy, dziadujemy, że wypłaty, wysokości wypłat są na niskim poziomie. Na poziomie światowym wcale nie jest jeszcze aż tak źle, ale europejskim owszem. Co się do tego przyczynia? No nie ma obiegu chyba pieniądza, takiego jak powinien być. Pieniądze są też wypompowywane z Polski. Wiemy o tym po udziale w Unii i co Unia dała. Kto mądrzejszy, to sobie może doczytać i popatrzeć, jakie są, jak się nazywa, korzyści z tego, że jesteśmy w Unii. To, że musimy brać kredyty na to, co dostaniemy z Unii, jak to tak nazywacie szumnie, to my musimy wziąć do tego drugą część kredytu, czyli zadłużamy się w bankach, a banki są czyje. To, że markety na przykład wypompowują z Polski pieniądze, że rolnictwo upada. Teraz jeszcze dożynają rolnictwo następną ustawą, bo ktoś nie będzie mógł czegoś hodować. No dobra, lepiej chyba jak my to hodujemy i mamy nad tym pieczę i robimy to w sposób normalny dla samych zwierząt, niż będą to robić na przykład Chińczycy. No dobra. Co jeszcze? Były pytania. Rozłąka. Żuraw, no dobra, żuraw obsługiwany z kasety, 4,5 tony przy wieży, nie wiem, tam jest chyba 4,2 tony przy wieży, przy 4 linach, 2 tony przy 2 linach. To częste, nie że norma, ale to częste, że tu są właśnie takie żurawie. To Jasiek siedzi na kamidzie akurat. Też mu się udało na dużym 12-tonowym. Ale Austria to częste, tak samo Niemcy to częste takie właśnie żurawie, tak obsługiwane. Może odpalimy. Dobra. Z akku jest czasami problem. Ups. Co u mnie, że tak powiem, praca. Poniedziałek, piątek, zjazdów nie ma na razie. Zobaczymy, jak będzie jakiś dłuższy weekend. To wtedy spróbujemy pojechać do Polski. I tak muszę jechać po przeguby. Nie wiem, tłumaczyłem też Lawi, ale nie każdy wie. Siedzę tu, kasetę mam przed sobą. Kaseta trochę biedniejsza niż wtedy pokazywałem. To jest od tego 53K. Nie ma wiatromierza, nie ma wskaźnika. Ale podobnie. Tu mamy hamulec, jeżeli potrzebujemy go zatwierdzić. Włącznik z tej strony. Wyłącznik z tej strony. Sygnał dźwiękowy. Reszty nie ruszacie, tylko gałeczki, nie? No i teraz tak. To jest ustawienie na wieczór. Mamy jeszcze kawałek do góry. Czemu?
nie zostawiamy na naciągniętym. Zimą, gdy stal się kurczy, pierwszy ruch dobrze by było wykonać żurawiem do góry. I wtedy sprawdzamy, czy wciągarka i wszystko działa. Gdy mamy zaciągnięty bardzo wysoko do góry, to tego ruchu zrobić nie możemy. Pierwszy ruch zawsze do góry. Cyk. W tym momencie wózek prawo. Tu nie ma szybkości, tu jest tylko przełączanie funkcji w przełączniku na pilocie. Ale dodajemy gazu, bardziej wychylając po prostu wajchę. Starcza. Z betonem jest bardziej obciążony, jeździ troszeczkę wolniej, nie? Do przodu czy do góry tym bardziej. No i dół. Tu akurat trzeba łańcuchy składać na górę, bo jest tak wysoko, żeby nie zahaczyć o budynek. Zawijamy je po prostu na oczko pod hakiem i to wszystko na noc. I wiatrujemy. Tu oznaczenia trochę inaczej. P6, P5, P4 to są odległości i na wieży też widać, co na danej odległości, na danym oznaczeniu, ile możemy udźwignąć. Nie ma metrów. No ale to też troszeczkę inaczej. Tak, żenówka. Więc na polskich budowach, no już by stał stary trup jakiś, nie? Ja wiem, że mniej pieniędzy na polskich budowach. No ale czemu by się nie rozwijać? Liebherr w Polsce, bo jest przedstawiciel Liebherra, rozmawiałem z nim nawet, może do czegoś tam dojdzie. Nowe, używane, odsprzedają, niż samemu załatwiać ściągane z Niemiec złomy. Dobra, miłego dnia.